Słowo spółdzielnia znaczy działać wspólnie, współdziałać. Tworzą ją ludzie, którzy mają wspólne cele, wspólnie pracują lub pomagają sobie nawzajem. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe to instytucje finansowe, w których członkowie razem gromadzą kapitał przeznaczany na inwestycje oraz samopomoc, czyli pożyczki i kredyty. Historia spółdzielczości w Polsce sięga XIX wieku. Większość chłopów była wtedy bardzo uboga. Do tej pory nie mieli własnej ziemi, więc nie wiedzieli, jak nią zarządzać. Pracowali na cudzą korzyść. Gdy to się zmieniło, chłop dostawał mały kawałek ziemi, która nie była w stanie go wyżywić. Z pomocą przychodzili wykształceni społecznicy i patrioci. Pomagali organizować fundusze na inwestycje czy zakup potrzebnych maszyn. Te działania to zalążek dzisiejszego ruchu spółdzielczego. Na wsiach chłopi wspólnie zbierali pieniądze i zapasy na wypadek nieurodzaju oraz na edukację dzieci. W miastach rzemieślnicy poprzez kasy brackie wypłacali potrzebującym zapomogi oraz udzielali kredytów na rozwój warsztatów. Instytucje samopomocy finansowej, czyli banki pobożne, zakładali też księża. Rozbiory utrudniły Polakom rozwój gospodarczy i spółdzielczy. Wyjątkiem był zabór austriacki, gdzie ludność miała sporo praw. Człowiekiem, który rozwinął ideę spółdzielczości, był Franciszek Stefczyk. Jego ojciec miał chłopskie pochodzenie, ale dzięki zdobytemu wykształceniu zapewnił sobie awans społeczny i zadbał o edukację swojego syna. Młodego Franciszka interesowały ekonomia i prawo państwowe, ale też polska literatura i historia. Był działaczem społecznym. Podczas pracy jako nauczyciel w średniej szkole rolniczej w Czernichowie zaznajamiał się z problemami polskiej wsi i tamtejszej gospodarki. Wakacje w 1889 roku Franciszek spędził w Westfalii na terenie Prus Zachodnich. Dowiedział się tam o spółkach Raiffeisena, zyskujących coraz większą popularność na ziemiach zaboru pruskiego. Stało się jasne, że gdyby spółdzielnie organizujące kapitał w grupach członkowskich przenieść na grunt polski, z ich oferty mogliby skorzystać ci, którzy liczą tylko na wzajemną pomoc – chłopi. Stefczyk założył w 1890 roku w Czernichowie pierwszą kasę oszczędności i pożyczek. Próbował przekonać chłopów do udziału w tej inicjatywie, ale po kilkusetletnim poddaństwie przejawiali oni uzasadnioną wrogość. Ostatecznie Franciszkowi udało się przełamać niechęć społeczną z pomocą księdza proboszcza, który cieszył się wśród ludzi szacunkiem. Franciszek wiedział, że rozpowszechnienie idei spółdzielczości nie tylko przełoży się na rozwój gospodarki, ale również wpisze się w koncepcję nowego patriotyzmu, opartego na edukacji. Ze względu na niski przychód i niską wiarygodność, chłopi nie byli wartościowymi klientami dla banków. Kasa oszczędnościowo-pożyczkowa, gdzie wszyscy członkowie mają równe prawa i obowiązują ich te same zasady, była więc dla nich rozwiązaniem idealnym. Stefczyk angażował się w organizację wiejskiego handlu. Planował stworzyć odpowiedni rynek dla produktów pochodzących z rozwijających się gospodarstw. Chciał także ułatwić pracę małym sklepikom, które miały ograniczony dostęp do dobrych źródeł towarów, ale za to wielu zbędnych pośredników. Tak powstał Związek Handlowy Kółek Rolniczych. Kursy dokształcające dla pracowników handlu, którym brakowało fachowej wiedzy i umiejętności, były organizowane przez Stefczyka od 1895 roku. W
1899 roku Sejm Galicji powołał patronat Wydziału Krajowego, nad którym Stefczyk sprawował opiekę we Lwowie. Instytucja zajmowała się kształceniem pracowników, kontrolą spółek oraz propagowaniem idei spółdzielczości. Piętnaście lat później, przy jego wsparciu działało już ponad 1300 kas, liczących więcej niż 145 tysięcy członków. Kasy te nie skupiały przedstawicieli jednej branży. Obok siebie funkcjonowały spółdzielnie rolnicze, mleczarskie, czy takie dotyczące przemysłu na niewielką skalę. Pokazuje to, jak kasy zbliżały ludzi z różnych środowisk. Franciszek Stefczyk pracował dla instytucji państwowych. Chciał, aby mieszczanie i chłopi posiadali więcej mandatów wyborczych. Dążył też do reformy spółdzielczości. Austriackie władze chciały przejąć kontrolę nad wszystkimi spółdzielniami, do czego nie mógł dopuścić. Uzyskał odpowiednie poparcie w Sejmie i w 1908 roku powstała Centralna Kasa Spółek Rolniczych, której został dyrektorem. Teraz Stefczyk mógł realizować plany reform, zachowując spokój, że kapitał kas zostanie wśród ich członków. W 1914 roku wybuchła I wojna światowa. W Krakowie ogłoszono powstanie Legionów Polskich, czyli Wojska Polskiego, którego pierwszym dowódcą był Józef Piłsudski. Stefczyk zaapelował do wszystkich kas o pomoc. Dzięki ofiarności i świadomości narodowej członków w zaledwie kilka dni zdołano uposażyć ponad 2000 legionistów. Działanie to wynikało z solidarności i przyczyniło się do podniesienia morale legionów. Stefczyk zaangażował się również w patriotyczny projekt naukowy, którym była publikacja geograficzno-statystycznego atlasu Polski profesora Romera. Atlas umożliwił ustanowienie nowych granic Rzeczpospolitej po wojnie. Po przejściu na emeryturę Stefczyk działał w Spółdzielczym Instytucie Naukowym, który do dziś istnieje w strukturze kas kredytowych. Franciszek Stefczyk, umierając w 1924 roku, wiedział, że spółdzielczość jest oparta na wspólnocie, solidarności i uczciwości. Podczas międzywojnia kasy stały się popularne, a przynależność do nich była zjawiskiem powszechnym. Zakładano je na wsiach, ale i w miastach, gdzie członkami zostawali zwykle pracownicy dużych przedsiębiorstw. W 1938 roku odnotowano 5500 kas oszczędnościowo-pożyczkowych, do których należało około 1,5 miliona członków. Druga wojna światowa zapoczątkowała trudny okres w dziejach kas spółdzielczych. Ich zasoby stały się cennym łupem hitlerowców i żołnierzy Armii Czerwonej. Po wojnie w ustroju socjalistycznym nie było kas oszczędności i pożyczek w kształcie wypracowanym przez Stefczyka. Działały wtedy SOP-y, czyli spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe.
Ustawa z 1975 roku o prawie bankowym diametralnie zmieniła sytuację instytucji finansowych w Polsce, a kasy spółdzielcze przestały istnieć. Wchłonięto je w struktury państwowo-spółdzielczego Banku Gospodarki Żywnościowej, w którym ponad połowę udziałów posiadał Skarb Państwa. Całkowita kontrola państwa nad finansami obywateli stała się faktem. Zmiany nadeszły w roku 1989. Lata strajków, zdelegalizowanie Solidarności i narastające niezadowolenie obywateli doprowadziły do obrad tzw. Okrągłego Stołu. W efekcie tego zmienione zostały zasady ordynacji wyborczej. Dzięki temu Polska wkroczyła na drogę demokracji, która miała szansę, i odrodziła się idea spółdzielczości. Ponad 30 lat temu powołano do życia specjalną organizację – Światową Radę Związków Kredytowych, która ulepsza zasady działania kas spółdzielczych. World Council of Credit Unions jest instytucją skupiającą ponad 185 milionów członków ze 100 krajów. Polskie kasy oszczędnościowo-kredytowe mają w tej strukturze bardzo ważne miejsce. Ruch spółdzielczy odrodził się na początku lat 90. Zmienił się system polityczny, narodziła się demokracja, doszło do przemian gospodarczych i społecznych. Wszystko zaczęło się w 1990 roku. Pragnącym przywrócić ideę spółdzielczości Polakom pomogli Amerykanie, którzy mieli najbardziej wtedy rozwinięty system tzw. unii kredytowych i podzielili się swoją wiedzą oraz doświadczeniem. Początkowo kasy powstawały przy zakładach pracy, takich jak stocznie czy kopalnie. Jej członkami byli pracownicy zakładu oraz emeryci i renciści. Do kas przyciągały niskie koszty pożyczek i korzystne warunki ich spłat, a także zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Pierwsza współczesna spółdzielnia powstała w roku 1992 w Gdańsku. Rok 1995 był wyjątkowy dla kas. Sejm prawie jednogłośnie przyjął wtedy ustawę, która uprawomocniała, rozszerzała i regulowała działalność kas oszczędnościowo-kredytowych. Teraz z ich usług mogły korzystać różne, niekoniecznie skupione wokół jednego zakładu, stowarzyszenia zawodowe i społeczne. Tak jak wśród członków kas Stefczyka w XIX wieku, tak i obecnie o wspólnej przyszłości równorzędnie decydowali przedstawiciele różnych środowisk. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe od ponad 100 lat działają i pomagają różnym grupom społecznym. Wciąż cieszą się dużą popularnością i zaufaniem. Proponują klientom swoje produkty i usługi, funkcjonując w systemie finansowym w Polsce, obok takich instytucji jak banki komercyjne i banki spółdzielcze. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, zajrzyj na stronę Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej skef.pl.